frozen when heaven extinguished the pyre. But one spark is enough to reignite a revolution. The Bone Shaker, our train, travels the rail connecting our two worlds. The last surviving remains of the pyre drives the heart of our engine. The gilded wing will stop at nothing to destroy it. But the champions of hell will defend what's ours. Because if we don't, there will be nothing left to defend. Ohejo ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnej gierce na moim kanale. Tym razem będzie to Monster Train, czyli gra karciana, roguelike'owata, w której, no jak sami widzieliście, gramy siłami zła. No, w tym przypadku to my jesteśmy akurat ci dobrzy, a święci są źli. Takie odwrócenie troszeczkę. Naszym celem jest po prostu dotrzeć do końca. Gierka bardzo mi się spodobała. Pograłem sobie już dosyć sporo w nią. Wyczyściłem oczywiście save'y na potrzeby nagrywania, żeby pokazać od początku po prostu. W grze możemy sobie tak. Na dobry początek wybieramy frakcję, jaką chcemy grać, jako główną. Na początek wydaje mi się, że wybierzemy tak. Jako głównych wybierzemy Hellhornów, a poboczne będą Awokeni? No, Awoken. Klan Awoken. Dobra. Najlepiej wszystko poopowiadać już w grze, jak co działa. Więc zacznijmy. Tutaj mamy opisany nasz run, jak będzie wyglądał, tak mniej więcej. Na ringu trzecim, czyli na trzecim etapie będziemy mieli Dedala, takiego bossa. Na szóstym będzie Fel, no to ogólnie nie za bardzo nas póki co interesuje. Dobra. Początek, Limbo. Wybieramy sobie nasz startowy artefakt. To jest w sumie tak jak w Slay the Spire. Jeżeli ktoś oglądał Slay the Spire, wie o co chodzi. Gdy summonujemy impa, nie będę grał pod impy, więc to już odpada. Queen's Tale. Wiem o co chodzi z Queen's Tale, ale no, nie znacie jeszcze tej postaci. To w przyszłości. Hell's Banner. Gdy przywołuję drugą jednostkę w górze, dostaję 3 energii. No dobra, weźmy. Teraz tak, ulepszenia naszego czempiona. Czempiona mamy tylko jednego, ulepszamy go kilka razy na podejście. Jak chcemy go ulepszać? Wydaje mi się, że Reaper byłby fajny. Czyli gdy zabije on przeciwnika, otrzyma plus 10 do ataku. Weźmy to. Naszymi sprzymierzonym klanem jest właśnie Awoken. Oni mają fajnych tanków, więc pod to będziemy grać. Dobrego tanka oraz Reapera z tyłu. Mamy pierwsze pięterko. To są nasi przeciwnicy. Po najechaniu zobaczymy ich tutaj statystyki. A to są challenge. Niebosowi przeciwnicy dostają plus 4 do ataku. To jest jak na dobry początek całkiem sporo, zwłaszcza że nie mamy jakiegoś tanka. Ale wydaje mi się, że powinniśmy dać sobie radę. W zamian dostaniemy dodatkową jednostkę, więc lecimy. Oczywiście dodatkowy challenge jest opcjonalny, nie muszę go brać, ale no chcę. Okej, jak robimy? Nasz champion zawsze trafia się na samym początku i kosztuje on 0.
Gierka od razu nam podlicza tak jakby wynik starcia tej tury. Gra jest turowa, o tym nie wspomniałem. Zasłońmy naszego tutaj Reapera. Niech on zgasi i będzie się rozwijał coraz większy. Ja chcę cię regenerować. Nie, stać mnie, więc no, zróbmy to. Zabijmy lekarza torczem. I koniec tury. Dobrze, tak właśnie wygląda rozgrywka w Monster Train. Więc lecimy. Gram na szybkości ultra, żeby to nie było ani za wolne, ani za szybkie. Jest jeszcze super ultra, ale to już jest oczopląs. Więc zostaniemy po prostu na ultra. Ten ziutek tutaj, po zabiciu go otrzymamy golda, więc... Robi siwy, oczywiście zabija. Zabijamy również strzelca z tyłu, żeby on nie zadawał dodatkowych damage. Czy jestem w stanie cię jakoś uratować? Wyleczę za 2, będziesz miał 5. Nie da rady. No, nie da rady. Jeżeli jednostka zginie, już nigdy tak jakby zostaje odrzucona, czyli nie wróci nam do ręki. Warto to mieć na uwadze. Przewołajmy sobie jednostki. Tego gościa trzeba będzie tutaj mnie olać. Jedna tura do bossa, co oznacza, że przyjdzie boss, a ten będzie stał na trzecim piętrze. A grając wcześniej w Monster Traina dosyć sporo nawet, wiem, że ta jednostka, jeżeli pokonamy bossa, nie przejdzie do naszego Pajera. Pajera, z polszczenia angielskiego. No mimo wszystko, możemy zagrać wszystko. Więc tak też zrobimy. I co my tu mamy? Boss niestety przeżywa. Sprawmy, żeby nie przeżył, więc pozbądźmy się problemu stojącego za nim. Często jednostki stojące właśnie za głównym tankiem są groźniejsze niż sam boss. Okej, wynik starcia już znamy. Oczywiście wygrywamy. Koniec. Tak wyglądało pierwsze piętro. Nasz Reaper jeszcze się no nie nagrzał tak do końca. To było nic. Są i nasze impy, ale wydaje mi się, że będę grał raczej pod armora. Weźmy sobie. To jest fajna karta, ale Glimmer to też jest super karta. Ogólnie wszystkie trzy karty są bardzo fajne. Chyba Glimmer. No, weźmy Glimmera. No i mamy naszą dodatkową jednostkę. Wezmę sobie, niech będzie Steelworker. On może być dosyć tankowaty. Po ulepszeniach na pewno będzie bardzo tankowaty, więc bardzo fajna jednostka do postawienia przed naszym Reaperem. Dobra, teraz, gdy pokonaliśmy ten etap, wybieramy sobie ścieżkę, jaką chcemy jechać. Różne eventy na różnych ścieżkach, na przykład tutaj mamy ulepszenie naszej magii, czyli speli, tutaj ulepszenie jednostek, ale mamy również baner Awokenów, baner Hellhornów. To są oczywiście jednostki. Którą jednostkę ja bym chciał? Weźmy Awoken. To się trafi. Bardzo fajny Hollow Knight. Za każdym razem, gdy go będziemy leczyć, będzie on otrzymywał spajki, czyli będzie oddawał damage przeciwnikom. Jest naprawdę super. Quick. Ulepszmy jednostki. Jesteśmy w sklepie teraz ulepszania jednostek i możemy sobie powybierać, co my tutaj chcemy tak konkretnie osiągnąć. Możemy dać sobie plus 10 do ataku, Rage'a 7, możemy Quicka nałożyć. Quick. Raczej Quicka nie chcę nakładać. Wolałbym, żeby to mój Reaper właśnie. Nie możemy... Tak BTW. Nie możemy sobie ulepszyć naszego czempiona tymi ulepszeniami.
No, to by było overpowered, gdyby tak się dało. Ulepszmy w takim razie może atak tobie, bo masz mało. Ulepszmy. Usuńmy sobie kartę z talii, bo ważne też, żeby talia była w miarę mała. Rolnięcie już mi nic nie da. Dobra, tyle. Idziemy na kolejne piętro. Oczywiście ja troszkę postaram się tutaj podgonić, bo te podejścia naprawdę są w stanie trwać po godzinę. Więc no. Challenge. Gdy na samym początku bitwy przeciwnicy startują na każdym piętrze. Niefajne, bardzo niefajne. Za 75 golda, czy warto? Spróbujmy. Bardzo dużo przeciwników. To nawet sporo bijących. Ale ja myślę, że zrobimy coś takiego, że olejemy ich, tak póki co. Znaczy, olejemy na swój sposób. Zabijemy ich torczami. Uch, tutaj oni mają rage'a na sobie, więc ich damage zmaleje wraz z przejściem na kolejne piętra. Ty się jedynie wzmocnisz. I to tyle, koniec tury. W ogóle nie mamy problemu z energią, gdy mam ten banner. Bardzo fajna rzecz. Ten ziutek po każdej walce, jeżeli przeżyje, będzie dawał nam śmieciową kartę do talii. To jest bardzo niefajne, nie podoba mi się to. Tylko poczekajcie, bo my mamy tutaj dwóch tanków i to jest bardzo fajna ciekawostka. Dwóch tanków. Dajmy go tu. Zregenerujemy go, przez co oni wszyscy zabiją się o niego. On jeszcze zdobędzie dla nas 50 golda. W taki sposób to rozegramy. A ciebie postawimy tutaj, dostaniemy więcej energii, ty zabijesz upierdliwego gościa. Tego się pozbądźmy. I torczem pozbądźmy się jego. Tyle, następna tura. Okej. Póki co nie mam jakoś za bardzo możliwości zmieniać ustawień jednostek na piętrach. Mam nadzieję, że karty się trafią do tego. Ale póki co, użyjmy tak, zróbmy tak. Wróćmy tu. Regenerujmy gościa. I boss. Boss nie przeżyje. To ogólnie tyle. Easy. Straciliśmy tylko 3 HP na naszym rdzeniu głównym. Znowu dajecie mi impy. Nie chcę impów. Nie chcę impów, ponieważ nie będę na nie grał w ogóle. Ritual of Battle. Plus 10, czy tam nałóż 10 Rage'a. Droga karta. Wydaje mi się, że skip. To jest bardzo fajne. Restoration Detonation. Uleczenie jednostki za 10 odda przeciwnikowi za 50. Czy tam, no, 5 razy więcej. Jeżeli uleczymy jednostkę, powiedzmy, za 1, no to odda za 5. Wezmę to, ponieważ mamy jednostkę, która idealnie się właśnie do tego leczenia nadaje. I weźmiemy sobie, pójdziemy chyba po artefakt. Artefakt, jednostka Hellhornów oraz jaskinie. Co my tu mamy? Zawsze gdy armor jest nakładany, nałóż go plus 4. Fajne, bardzo fajne. Mamy jednostkę, która nakłada sobie sama armora. Więc to będzie bardzo ciekawe. Weźmy jednostkę. Co się trafi? Wow. Widzicie? To turę plus 9 to jest naprawdę dużo. Ale mamy już go. A ta jednostka nie wydaje mi się dobra, więc chyba skip.
niestety nic z tego nie wyszło. Jaskinie są miejscem, gdzie mają miejsce zdarzenia losowe. Mogę skopiować jakąś kartę 5 razy, albo po prostu skopiować kartę. Zajrzymy na deck. Czy ja mam jakąś kartę, którą... To mi... To mi strasznie zawali palię, jeżeli to skopiuję 5 razy, ale 9 armora za 0. No nie, po prostu skopiujmy jakąś kartę i będzie to właśnie ta karta. Aż 5 sztuk nie potrzebuję. Tyle, jedziemy dalej. Walka z Dedalem. Co my tu mamy? Dedal ogólnie jest bossem, który lata sobie po piętrach i stawia bomby. Tym razem te bomby będą miały spell shielda, czyli spellami nie możemy teraz zdjąć takiego. To jest strasznie upierdliwe ogólnie. I teraz tak, szybkie liczenie damage'a. Bomba wybuchnie za 10 na pewno. Wy zadajecie 6. To tutaj parę uleczę plus nałożę ten. Okej, okay. Możemy zacząć na tym piętrze. Zrobimy tak i oni się tutaj nieźle pozabijają. Jedynie lekarz przejdzie, ale to lekarz lekarzem, on nic nie bije. Okej. I teraz bardzo fajny mek, leczymy za 10, oddajemy za 50. Dziękuję, do widzenia temu panu. Zagrajmy jednostkę tu. On sobie będzie rósł, w międzyczasie też będzie zadawał obrażenia. Zabijmy typka, żeby nie zadał 4 obrażeń, tylko no wiadomo, sama ta bomba zadała obrażenia i więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Next one. Jest glimmer, użyjmy. To jest kolejne leczenie, kolejne spajki. Naprawdę ten gościu, jak się wystakuje z tymi spajkami, to na raz będą się o niego zabijać. Bomba wybuchnie jako pierwsza, więc nic tutaj się nie zmieni. Możemy postawić Train Stewarda, niech uderzy w Dedala. O nie! Teraz w ogóle zauważyłem, że mój Reaper tak średnio działa. Ano? To ty sobie zginiesz, nie szkodzi. Leczymy ciebie. Leczmy to, walnijmy tutaj, żeby zmniejszyć damage. I to tyle? Tyle. Jakiś multistrike przydałby się na naszym Reaperze, nie ukrywam. Chociaż nie no, to pomalutku się tam stakuje. Co dalej? Zróbmy tak, zróbmy tak. Tak, tak. I to tyle. Ona się tu zabija na raz, więc nie wiem, czy to jest aż takie dobre połączenie. Nie przeżyjesz tego piętra. End. Bardzo fajne jednostki nam się trafiły. Ulecz jednostkę do fulla za 0. To jest świetne. Channel Song też jest bardzo fajny. Jakie ja mam jednostki? Gdybym nie nagrał na początku Championa i zostawił go na przywołanie Channel Song, chociaż ja mam takiego pecha do tego Channel Songa. Weźmy uleczenie jednostki na full. Przyda się bardziej.
Dobra, weźmy jeszcze jednego takiego. I niech będzie więcej dobierania? Czy może więcej energii? Więcej dobierania. Kart, oczywiście. I teraz tak. Na pewno ulepszymy sobie naszego czempiona. I na pewno chciałbym również usunąć dwie karty z talii. Leczenie średnio przydatne. Ulepszanie speli. Spele fajnie byłoby ulepszyć. Nie ukrywam. Dobra, polećmy w tę stronę. Jednostka Aokenów. O! I szczerze powiedziawszy, on bardziej by pasował do naszego czempiona. Ponieważ on nie ma cierni, ale jest super tankowaty i zwiększa sobie damage tylko wtedy, kiedy go leczymy. A kolczastego zostawilibyśmy najwyżej na drugie piętro, żeby on tam robił, dokańczał typów. Bierę, kupuję. Jest i multistrike. Armor 14, multistrike 1. O! Nie. Biorę Reapera. 50 damage, piechotą nie chodzi. Jest i double stack, koszt plus 1, ale to jest bardzo fajne. 14. Czemu 14? Dobra, myślałem, że oszukam system. O nie. W takim razie nie. Średnie rzeczy, że powiedziawszy, mamy. Rolnijmy to. Hold over. Ojojoj. Moi drodzy, hold over na maksymalnym leczeniu naszego tanka sprawi, że on będzie nieśmiertelny. Holdover sprawia, że zagrana karta wraca na szczyt naszego stosu kart i wraca do nas w następnej turze. No, czy nie ma lepszej karty niż karta za zero lecząca jednostkę za fulla wracająca co tura? No nie. Okej, coś za zero? Niezbyt. Usuńmy może jakąś kartę. Usuńmy Train Stewarda. Usuńmy jeszcze jedną kartę i niech to będzie jeden torch. I to by było na tyle. To by było na tyle. Idziemy dalej. Tam bardziej jedziemy dalej. Znowu, jednostki startują na każdym piętrze. $150? No weźmy. PTW to są jednostki, które biją po dwa, a gdy się zabije taką jednostkę, czy tam, gdy jakakolwiek jednostka zginie na tym piętrze, dostań plus 2. Więc ich się nawet nie opłaca zabijać. Ja ich wszystkich wpuszczę do Pyre'a. Pyre bije sweepem, czyli wszystkich naraz. Oni tego nie przeżyją. Albo mogę wyczyścić wszystko glimmerem już tutaj, na samym początku. Więc jak? Gramy to. Gramy również to. Oraz to. Żegnamy się z nimi wszystkimi. Ci sobie przejdą. Jakoś nie interesuje mnie to za zbytnio. Jeżeli zabiję jednego z nich, będą oni bili po 4, czyli 8, a teraz biją 6, więc nie opłaca się nic tutaj robić. No, stań sobie tutaj i to by co oni robią? Aha, after combat, okej, dobra. Aha, bo ty go one-shotujesz, no dobra. Plus 20 do damage'a. Teraz, w tym momencie, jak będziemy mieli możliwość kolejnego ulepszenia,
koniecznie na niego multistrike i on będzie siekał całe piętro. Armor? Tego typka trzeba wyleczyć koniecznie. Ja nie chcę, żeby on mi tu padł. Na ciebie armor. Kolejny Steelworker, niech będzie tutaj, zdobędziesz mi kolejne 75 golda. Kolejny Steward za tobą. Tego nie zabijacie, naprawdę? Słaby damage tutaj jest. Ano. Restoration Detonation. Jest również uleczenie za full. To jak to robię? Ty giniesz. Ciebie zabiję. Wszystkie jednostki. To... Przepraszam. Ta karta jest jeszcze lepsza niż myślałem. Wow. Wszystkie jednostki. Używamy Regena, bo no, wzmacnia naszą jednostkę główną, wiadomo. Nasz Reaper będzie naprawdę solidny przeciwko bossowi, ale na hordy przeciwników to on jest beznadziejny. Musimy koniecznie załatwić mu tego multistrajka. Leczenie maksymalne? XD6? Teraz tak. Zwiększmy ci ciernie. Skoro on już jest wyleczony na full, to on nie musi bardziej rosnąć, a tobie ciernie przydadzą się. Czy coś gdzieś z naszymi torczami? Nie, te torcze są beznadziejne. Okej, chwila odpoczynku. Przejdziesz. Dobra, możesz sobie przejść. Tutaj ulepszenie damage'a? No nie no, tutaj damage mamy wystarczający. A tutaj mogłoby się coś zmienić na przykład. No, cokolwiek. HP mu zostało. A no tak, ty za 11. Okej. Jak widać, nasz główny tutaj tank jak najbardziej przeżywa. Mało tego, mu się prawie nic nie stanie. End. Jak to jest zabić bossa na dwa strzały? Ciekawostka. Rage Armor. Kiepskie. A impy mnie nie interesują, już mówiłem. Spajki, też nic. Lecimy dalej. Mamy dobrą talię póki co. Ulepszanie jednostek, to bym chciał bardzo. I czyszczenie niepotrzebnych nam kart. Tam paru Train Stewardów się przyda. Torcze są beznadziejne. Jednego Regena też wywalmy. Ulepszanie jednostek. Mamy 400 golda na to. Fajki. I żebyś miał na sam start. Albo tobie. Albo im. Oni są tankowaci bardzo i będą się z czasem ulepszać z armorem. I te spajki naprawdę byłyby dla nich niezłe. Chociaż tobie... No nie, te spajki 4 nic na tobie nie dadzą, absolutnie. Nie. Plus więcej HP i bijesz więcej. Nie mógłbyś mieć. No, takie coś zostawmy. Też ty na start więcej HP, żeby na pewno cię nie zabili. Dobra, zostawmy to tak. Jest multi-strike.
Ale nie taki multistrike, jaki chciałem. To jest multistrike na jednostkę, ja chciałem na czempiona. Plus 10 do ataku. No wy moglibyście mieć. Wyczyśćmy jakąś może kartę niepotrzebną. Torch. Okej, okay, poszło. Multistrike, nie wiem, na tobie, ulepszmy cię jakoś tak solidnie. Widzisz, ty za 40 będziesz bił i się jeszcze ulepszał? Czy będziesz naszemu Reaperowi zabierał? No. Ej, jolo, najwyżej zepsuję combo. Jaskinia, co mamy w jaskini? O nie, znowu ten event. To jest beznadziejny event dający nam niepotrzebne karty do talii i artefakty, które robią coś, gdy żyjemy tych kart średnie. Nie biorę stąd nic. Kolejne piętro. Niebosowi przeciwnicy dostają plus do ataku. 6 do ataku. Będziesz za 11 bił, ale wydaje mi się, że damy radę. Ohohoho. End damage. Dobra, no wysieczamy ich na raz, wiadomo, ale... W tobie się nic nie stanie aktualnie. Ale chcę, żeby nasz tank przeżył. Ulepszamy armor. Teraz tak, ciebie wywalmy gdzieś tu. Następna fala. O, ty tak giniesz. Wow. Dajmy ciebie. Ciebie tu. Tak, leczymy ciebie, żebyś nie zginął. Możemy jeszcze tego gościa postawić i mamy już powystawiane chyba wszystkie jednostki. Ała. Ała. O! Dziękuję, do widzenia. Okej. Okay. 14 bijesz? Coś ci się pomyliło. Odejdź, przepadnij. Armor. Czy ja chcę tych ziutków tutaj pozabijać taktycznie? Oni wszyscy, wszystkim plus 2 dają. To nie fajnie z ich strony. Ale dobra, dajemy radę. Najgorzej, jak taki czempion za 90 uderzy w coś, co ma 4 HP. To nie jest fajne uczucie. Armor? Chyba nie tobie. 30 HP tutaj starczy ci. Nałóżmy tutaj może więcej regena. I tego armora. To jest. O, a tu... Oj, oj. Zapomniałem, że to przeciwnik przeszedł. Tak sobie po prostu. Holdover. Mamy turę przerwy, więc uleczmy tutaj wszystko. Możemy nawet ich zabić. Uleczyć, uleczyć jeszcze. End? Nie przeżywamy tego, o dziwo. Wciąż tego nie przeżywamy. A no tak, bo ten boss dostanie tylko raz. On ma stealtha na ileś tam tur. Przez co moje jednostki nie będą go biły. No właśnie.
Tutaj już nie przeżywa, więc end. Dziękujemy panu. Challenge wykonany, 150 golda dla nas. Dalej nie interesują mnie te karty. Znowu Channel Song. Dobierz plus jeden co każdą turę. Więcej dobierania? Weźmy. To jest jednostka, którą oczywiście muszę gdzieś postawić, ale wydaje mi się, że damy radę. Ulepszanie jednostek, czy ja chcę, czy nie chcę? Nie chcę. Chcę uleczyć sobie Pyre. Te artefakt. Ja mam jeszcze tych trainstyładów. Buch. Nie mamy kart, które się konsumują, więc no cóż, weźmy taki artefakt, a nie inny. Sting Spell nie używamy. Co to jest? Plus jeden damage per stack. Aha, to się będzie bardziej nagrzewał tamten hollow kolczasty. Z damage'em. Wziąłbym to, tak szczerze. Rolnięcie nic ciekawego, nawet nas nie stać. Lecimy dalej. Naszym bossem jest Fel. Oj, oj. Ogólnie to tak. Fel co każdą... Nie co każdą turę, ale... Na początku samym wystawia takie statuetki. One nie robią nic poza tym, że przeszkadzają. Stawiamy tanka. A sama Fel w ogóle daje nam bardzo niefajną kartę, która po prostu zadaje 5 damage'a Pyre'owi w momencie, gdy się jej nie pozbędziemy. Ale oczywiście naszego tutaj tanka na full HP lubię mieć. Nawet sobie go ulepszę. Masz tylko 2 HP, więc można by cię jabnąć. No i koniec tury. Statuetka już oczywiście nie wróci, jeżeli została raz pokonana. Stawiamy ciebie. Zadajemy te 50 damage'a. Stawiamy również ciebie. Leczymy się na maksa. I teraz tak, no dobra, robimy z tego drugiego piętra bardziej nagrzane piętro damage'em. I tutaj już no czyszczenie się odbywa. Wow, to leczenie wszystkich za fulla jest naprawdę przecudowne. Pozbądźmy się niechcianej karty. Podziwa teraz te Train Stewardy są całkiem niezłe. Więc tak, zróbmy to w ten sposób. Armor. Że na ciebie? No nie, no na ciebie. Jeśli przeciwnicy przejdą przez pierwsze piętro, to ten tutaj będzie czekał na nich z kolcami. O, no tak, ty. Zapomniałem już nawet o tobie. Używamy leczenia na maksa. To jest niemożliwe, żeby oni to przeszli. Nie? O. Pozbądźmy się. O! Nie zagramy nic więcej. No dobra. Jak widać, skuteczny sposób na ten boss na mnie taki, że nie mam energii, żeby grać moje karty. Bo muszę niestety zagrywać te jej śmieci. Chimerem? Chimerem.
Co no? Leczymy no. Chyba tutaj można dogrzać. 60. Ulepszamy no. Myk, myk. Te najgorsze jednostki przechodzą dalej i wrzucają mi te bezsensowne karty. To jest średni układ. Ale po tej walce dostaniemy nasz wyczekiwany upgrade. Mam nadzieję. I będziemy w końcu mogli nałożyć na naszego czempiona multistrajka, a to sprawi, że on będzie po prostu podmiot malina. To chyba byłoby nawet już na tyle. Wątpię, że ktokolwiek się tutaj przedrze. Hehehe. No cóż. Tyle było z bossa. Po co ja nawet to rozgrywam? Był boss, nie ma bossa. To jest. Lecimy dalej. Apply Spikes 3 plus 10. Nie. Też nie, nie. Dalej. Weźmy więcej energii. I którą ścieżkę chcemy? Leczenie Pyre. Lepszenie speli. Tak. Ulepszenie czempiona. Będzie multistrike? Proszę, nie ma. Róbmy Reapera nad Reaperami w takim razie. 100 damage plus 40 za slay. O, ale szkoda, że nie ma tego multistrike'a. Dobra, czego się pozbywamy? Pojedynczych regenów. Zostawmy sobie dwa, tak samo jak te torcze. Ulepszmy spele. Permafrost, czyli karta zostaje nam na ręce, jeżeli jej nie zagramy. 20 Magic Power Consume. Nie? Minus 1 do kosztów. Czyli też nie. Rolnijmy. 10 Magic Power. O, i to mi się na Glimmera przyda. Bardzo fajnie. Remove Consume. Nie mamy Consumów. Nożem se naulepszał. Bardzo mało. Lecimy dalej. Przeciwnicy będą mieli spajki 5 i tego, bo ja już wiem, że nie mogę załączyć, ponieważ mój champion się po prostu zabije. To ma... Ile on ma HP? 6. Więc w dwie tury ginie. 400 golda, no, mówi się trudno, ale nie bierzemy tego. Ale zabijanie tych gości po 130 HP to będzie miodne. To będzie naprawdę super. Dobra, pozbywamy się typa stojącego z tyłu, bo jest upierdliwy. I on sobie zginie, no i już, kurczę, lecimy z tym wszystkim. 2. 2 i 2. Postawmy tak. Tak. I tak. No i już bijemy 140 na strzał. Świetnie. Żeby nas na pewno nie zabili, uleczmy się na całość. Tak. Tak, ty bijesz więcej, więc chodź tu. A ty chodź tu. Och, wait. Ja tego nie zagram. No dobra, mówi się trudno. Gramy armory na kim? Na tobie, żebyś nie tracił tyle.
I oczywiście torcz beznadziejny, no nawet nie będę go grał. Nie zmieni on absolutnie nic. Restoration Detonation? Niech będzie. To też zagramy, bo wypadałoby. Ciebie niestety nie zagram, bo nie mam na ciebie miejsca. O, to ciekawostka. Ulepszamy w takim razie naszego tanka. Ojoj, ale to mi się nie podoba, że bardzo groźni przeciwnicy w sumie przechodzą mi dalej. Trochę damage'a tu dostanie, ale to jest za mało. Leczenie na maksa. Unlock Stygian Guard. Odblokowałem właśnie nową frakcję. Zagrałem jakąś tam ilość speli i to mi pozwoliło właśnie odblokować. No, Stygian Guardami nie będziemy jeszcze przez najbliższy odcinek następny grać. Na pewno. Jezu, ty naprawdę z tyloma tymi przejdziesz? To jest niemożliwe. Pospądźmy się chociaż tego z tyłu. Te dwie karty do zagrania. To co mam robić? Nie wiem. Zagramy tak, tak i tak. Fire jest na max healthie, więc nie boję się tutaj przyjąć paru strzałów. Ten gościu już jest... już nie interesuje mnie do samego końca. No i dalej, ulepszamy ciebie. Gramy jeszcze to, to, to. I to tyle. Słabe mamy te następne piętra, to muszę przyznać. Ty bijesz po 300. Żegnamy bossa. RIP. O dziwo, zabił cię tank. Czuj się upokorzony. Tak. New clan unlocked. Stygian. Stygianie są planem polegającym bardzo na spelach. Ale jednostki też mają bardzo fajne. Niektóre przynajmniej. Coś stąd? Na. Dalej. Lecimy dalej. Ulepszanie jednostek. Tu jeszcze pozbycie się czegoś. Leczenie pajer? Nie. Chodźmy może tu. Jednostka do lepszenia. Mógłbyś być na przykład ty i bić więcej na tym drugim piętrze. Tak. Tak też zrobimy. Dobra, live. Czy coś do podwojenia? Teoretycznie to, ale to nie ma sensu. Nie ma sensu chyba nic podwajać obecnie. Jakie artefakty? Rage'a nie używamy, tego nie używamy. Na start dostań 7, Pyre dostanie 15 armora. Przeciwnicy wchodzący pod Pyre Room otrzymują rooted, czyli zostaną tam na dłużej. Ciekawe. No i teraz opłacałoby mi się zrobić coś nawet troszkę innego. Weźmy to. Podwój mi kartę. Będzie tą kartą... ten ziomuś. Tak jest.
Dobrze, ostatni boss. Lecimy. Serafin. Jeżeli na jego piętrze użyję spela, spell zostanie skonsumowany. Wow. To nie fajnie. Zwłaszcza z naszym holdoverem. czy ja bym chciał tutaj gościa ze spajkami grać? On zginie. Ponieważ nie mam go jak wyleczyć. Aha, pierw... o kurczę. Teraz się kapnąłem, o co tutaj chodzi. Dobra, zagramy tak, tak. Pozbądźmy się torcza raczej. To cię nie zabija, o wow. Dobra, teraz się sam zabijesz. Ale liczę na to, że w następnej turze dostanę mojego tanka. Co? Ile? Halo? Ile śmieci? Za co to? Po co? Dobra. Skonsumujmy armora. I ulepszajmy już tego gostka. Okej. Reaper się nagrzewa. Ej, ty mi tu wystawiłeś jednostkę, nic nie zrobi. Tutaj... Ej, te spele. Zróbmy tak. I zginiesz. Ale mam kolejnego na twoje miejsce, więc... Don't worry. Jednak to piętro jest ważniejsze. A tego słabszego ziutka mógłbym postawić na przykład tu. Ano? Dalej. Okej, okay, mamy maksowanie health, ale z consumem. No nie. Dobra, tego tutaj stawiamy, więcej drowa. W takim razie pozbądźmy się najgorszego naszego spela. Gdziekolwiek tak naprawdę. Na bossie. I teraz tak. W ten sposób i tak. Tak się chyba bardziej opłaca. No. A nie zagrałem. O. Dobra. Jeden damage. Okej, to już jest troszkę trudniejsza sytuacja. Teoretycznie to są spele, ale dlaczego to... Ojoj. Oho, oto mamy przypał. Dobra, muszę to tak zagrać, bo tego to ja nie chcę stracić, absolutnie. Ej, nagle moja talia zrobiła się bardzo mała, gdy te spele mi się pokasowały. Znowu mi trzy takie dałeś. Ten gościu chce mnie wykończyć, ewidentnie. Dobra, pozbądźmy się tego. To zagrywam. To zagrywam. To jest tak, 5 damage'a, 2 damage'a. Dalej.
Dziabnijmy to w taki sposób. O. Polepszmy ciebie. Glimmer zdejmie nam tego z tyłu, więc zagrajmy. No i to używamy, bo używamy. Nie jestem w stanie zagrywać wszystkich kart, to jest problem. Okej, no nasz tutaj finałowy boss bije po 300. Więc to jest naprawdę sporo. Zróbmy tak, no i już wygrywamy. Koniec. Czy zginie mi? Nie. Nie zginął mi nawet mój tank. No. Tak się grało w Monster Train. Koniec podejścia. No i mamy naszą punktację, podsumowanie. Trudniejszy poziom trudności odblokowano. Dosłownie. Kolejne karty odblokowano, kolejne artefakty. Za każdy level się odblokowuje. A Awakeni nie zdobyli nic. Okej, i to by było na tyle. Tutaj mamy level 4, karty, które odblokowaliśmy. Jeżeli będziemy dostatecznie dużo zagrywać danych kart, zrobią się one nawet złote, więc... Fajnie. Po prostu. Dobra. Wracamy do menu. I w przyszłym odcinku zagramy sobie jako główną frakcją, powiedzmy, Awakenami. Ale to w przyszłym, kolejnym odcinku. A póki co, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Trzymajcie się. Sayonara.